Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję Zagrajmy w Epoka Lodowcowa Przygody z Krata na PlayStation 4. Jedziemy z Koksem z następnymi przygodami naszego ulubionego wiewióra. Trzeba było oczywiście sobie tutaj wyczyścić co nieco. Oczywiście, że tak. I teraz lecimy prosto przed siebie. Właśnie tak. O, tutaj. Dokładnie tak. Poprzednim razem, moi drodzy, przeszliśmy dosyć sporo, jak na nasze standardy. A mówiąc nasze standardy, mam na myśli moje standardy i standardy oczywiście tego słodkiego wiewióra. Udało nam się pokonać pierwszych dwóch bossów, pierwszych dwóch nostalgicznych bossów, jeżeli chodzi o serię epoki lodowcowej. Jeśli chcecie wiedzieć kto, to serdecznie zapraszam na obejrzenie poprzednich tych dwóch odcinków, a raczej poprzedniego odcinka, bo w jednym odcinku żeśmy to zrobili. No, i teraz możemy sobie niszczyć to i owo, jak to się mówi. Mogę teraz trochę tak, może nie, że niewyraźnie mówić, ale mogę w pewnych momentach się zacinać trochę. A to jest z tego względu, że wstałem niedawno, więc miejcie to też na uwadze, że troszeczkę się muszę teraz rozbudzić. Jak to się ogólnie wszystko nagrywa, wydaje mi się, że wszystko elegancko się nagrywa. Mam trochę taki zaspany głos, ale za niedługo powinno się to wszystko unormować, jak tylko się trochę rozkręcę z gadką, no nie? Bardzo ładna w ogóle tutaj jest jaskinia swoją drogą. Ładnie to jest tutaj zrobione, przedstawione. Bardzo mi się to podoba. Chapeau bas dla twórców. Trzeba było się tutaj, jak to się mówi, rozprawić z małymi krabami, ponieważ zaczęły mnie dosyć mocno irytować, a poza tym bardzo fajne jest to, że możemy sobie z nich kryształki zebrać. Cholera jasna, nie podoba mi się to, że ja się tak zacinam. Trzeba to naprawdę ogarnąć, bo będzie źle. Będzie bardzo źle. A no tak, mamy kryształ, do którego dostać się nie możemy. Mogłem się tego oczywiście spodziewać. No niestety, do wszystkich miejsc nie jest nam dane się dostać, aczkolwiek jak tylko myślę, że zupgrade'ujemy tak wiewióra, że będzie mógł się tam dostawać w te miejsca, w które obecnie może się dostawać. Mam przynajmniej taką nadzieję. Z góry jeszcze raz przepraszam, jeżeli właśnie będziecie słyszeli takie u mnie dziwne zakończenie zdania. Że na przykład wiecie, że tutaj takie powiem, że ze znakiem zapytania czy z czymś. Po prostu no mówię, przez to, że ja wstałem niedawno, no to tak niestety po prostu jest. Ale myślę, że to się z czasem ogarnie. Dlatego już nie poruszajmy tego tematu i idźmy po prostu przed siebie. No i pięknie, mamy to co mieliśmy zebrać, już mamy zebrane. Zapominam, że mam podwójny skok i czasami myślę tak jakby skrat lub po prostu wiewiór miał tylko właśnie taki pojedynczy skok.
I teraz ktoś się pewnie mnie spyta, dlaczego te kraby olałem. Olałem z prostego względu, ponieważ nie widzę sensu, żeby dalej z nimi walczyć, skoro tutaj też mamy kryształki, które możemy zebrać, a raczej klejnociki. Nawet szczerze nie wiem, jak to mam cały czas nazywać, bo dla mnie to wygląda jak takie mini kryształy z Crasha Bandicoota albo z Kangur Kakao, no nie? O, ale tutaj nam się już udało wszystkie zebrać, a jak żeśmy poprzednim razem mieli podobny zjazd, to się kurczę pieczone nie udało. Nie wiem dlaczego tak jest. Raz się udaje, raz się nie udaje. Dobra, co tutaj mamy? Mamy... O, statuetkę mamy, widzieliście to? Ja to widziałem, dlatego tam idziemy. No, kurcze pieczone, patrzcie jak ładnie została przed nami schowana, widzicie to, kurcze? To trzeba po prostu być bardzo spostrzegawczym, bo twórcy lubią właśnie takie rzeczy ukrywać, no nie? Teraz idziemy sobie tutaj elegancko. Jakaś wspinaczka nas tutaj będzie czekać. Wow! Ej, co to było? Nie wiem, nie jestem w stanie tego ogarnąć. Co to kurde miało przed chwilą znaczyć? Masakra wam powiem szczerze, naprawdę masakra. Nie wiem. Ja tutaj sobie skaczę normalnie, jak gdyby nigdy nic. A to nagle się okazuje, że ja spadam do wody lodowatej. I ginę jeszcze, mimo że wiewióra kierowałem jakby na ląd. To i tak wiewiór nie doleciał, tylko się utopił. Masakra w ogóle. O, tutaj na przykład mnie w ogóle teraz platforma strollowała. No nie mówcie, że tak nie było. Tam mnie dosłownie autentycznie platforma strollowała. O, teraz nagle się udało. Teraz nagle się udało, a wcześniej się udać nie chciało. Śmieszne jest to, że znaleźliśmy tylko chyba jedną statuetkę, o ile dobrze pamiętam. Chociaż nie, bo mieliśmy jeszcze poprzednią część poziomu. Zerknijmy sobie. Nie, tak! Tylko jedną statuetkę żeśmy zebrali. To jest statuetka matki Sida. A żadnych tych odłamków żeśmy nie mogli znaleźć. Co jest grane? I został nam tylko... Czekajcie. Dwa poziomy nam zostały tylko? W strefie zimowej? O kurcze! No to dzisiaj kurde drugą strefę kończymy ze czterech. Ponad połowa gry zaraz będzie. Szybko leci ten let's play, szybko, bardzo szybko muszę przyznać. I oczywiście standardowo według standardów lecimy, czyli maksymalnie godzinka na sesję, bo myślę, że to jest taka gierka, którą spokojnie możemy sobie tak co godzinkę robić. W sensie co godzinną sesję mam na myśli, nie? No dobra, tutaj już mamy pierwszy fragment zebrany, tak więc teraz nie będzie można narzekać, że coś pominąłem. Tak jak w przypadku poprzedniego poziomu. Chciałem powiedzieć poprzedniej sekcji. Ale zapomniałem, że ta gra dzieli to na poziomy, więc to był de facto poprzedni poziom, no nie? Zresztą też się nawet inaczej nazywa niż ten, co mamy teraz, więc ma to jak najbardziej sens w tym momencie i...
Kurde, jakie piękne widoki, proszę państwa, z lewej i z prawej strony, no nie mówcie, że nie. Chociaż przyznam, że mam spory lęk wysokości, więc gdybym ja tutaj był na miejscu wiewióra, to prawdopodobnie byłbym obsrany po pachy lub po prostu po nogi, po nogawki. Ale no, muszę przyznać, że będąc obserwatorem, bardzo mi się to wszystko podoba. A obserwatorem mam na myśli to, że ja sobie teraz gram i tutaj obserwuję teren, no nie? Szkoda, że ta gra nie ma żadnych ciekawostek. No ale niestety, nie wszystko może mieć ciekawostki, tak więc musimy mieć to również na uwadze. Kolejne miejsce, do którego dostać się niestety nie możemy, więc musimy iść po prostu dalej przed siebie. No i nagrywam to 6 marca o godzinie 11:06, ponieważ zaspałem, bo chciałem wstać o 9 albo o 8:30, a wstałem o godzinie 10:30 coś, albo godzinie 10:20 coś. No i tak patrzę, że kurczę pieczone miałem to nagrać, ponieważ chciałem, żeby to jeszcze dzisiaj wleciało. Tam w sensie pierwsza sesja z... znaczy pierwszy odcinek z epoki lodowcowej. No i nagrywam to teraz, więc mam nadzieję, że się uda. Masakra, jak mnie jeszcze kurde chrypa bierze. O, tutaj jest, patrzcie jak sprytnie schowane. Teraz patrzymy na lewo i prawo, bo wiadomo jak to jest, czasami kurde chwila nieuwagi i omijamy dosyć cenne przedmioty, dosyć cenne artefakty, jak na przykład tutaj. Kolejne miejsce, do którego dostać się nie możemy. Czemu ja mam wrażenie, że po prostu za tym kryształem jest po prostu kolejna cząsteczka, którą zebraliśmy na początku tego poziomu? Tylko my nie mamy możliwości się tam dostania póki co, bo nie mamy jakiejś umiejętności. Może tak być właśnie. Bo nie wierzę, że jest inaczej. Absolutnie nie wierzę, że jest inaczej. Absolutnie nie wierzę, że jest inaczej. Musiałem to aż 3 razy powtórzyć. O, coś tutaj się może odblokować. No, coś tu się może odblokować, tylko musimy jeszcze jeden taki symbol znaleźć. A, tu jest. No, mamy to! Dobrze! Dobrze, kurcze pieczone! Jeszcze tylko znaleźć 2 takie i będzie gitara. Wtedy byśmy mieli poziom zrobiony na 100%, jak jeszcze doszłaby do tego statuetka. I swoją drogą, my mamy 4000 klejnotów. 4000 klejnotów albo 4000 kryształów. Ładny to jest wynik, bardzo. Bardzo mi się on podoba.
Tych tutaj czubków pamiętam. O ile dobrze pamiętam, oni byli w epoce lodowcowej 4. Te dwie ryby. Nie wiem, jak oni się nazywali, tak szczerze. Nie pamiętam, nie mam zielonego pojęcia. Co ja mam zrobić, żeby im zadać damage? Nie bardzo ogarniam, jak ma tutaj konfrontacja z tym wyglądać. Co ja mam mu na ogon usiąść? Co jest? Dobra, muszę tak naparzać, tak jak było to poprzednim razem. Myślałem, że taktyka się trochę zmieniła, a to jednak cały czas jest to samo. No dobra, skoro cały czas jest to samo, no to nie mam problemu, możemy tak cisnąć. Aha, tak wygląda walka z tym. Co jest? Czemu ja miałem do jego pyska trafić? Co to ma znaczyć? Dobra, trzeba uważać, bo on tutaj będzie bardzo, 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 bardzo się zbliżał. Musimy się od niego oddalić. Strasznie dziwna konfrontacja, że ja ciągle do tego pyska tamtego drugiego trafiam. Weź no wypadł ode mnie, daj mi spokój. Daj mi spokój, cholero jedna. No kurde, ile ty masz punktów? Dobrze, dobrze, kurde, walnęli okrę lodową. Co za głąby. Ale tak szczerze, tak kurczę pieczone szczerze, to przez chwilę myślałem, że kurde, będę musiał jeszcze dalej z tym drugim przygłupem walczyć, z tą drugą rybą, a się okazuje, że tylko z jednym trzeba było walczyć. No, no cóż, no, co tu mogę dużo powiedzieć. Nie była może to zła konfrontacja, ale ja nie bardzo też ogarnąłem, jak mam walczyć, tak szczerze, więc musiałem niestety zrobić to metodą prób i błędów, ale no niestety tak to już jest, moi drodzy. Kiedy gracie pierwszy raz w taką gierkę, no to jednak robicie dużo metodą prób i błędów. Nigdy nie jest tak, że robicie wszystko za pierwszym razem i taka jest prawda. I niech mi nikt nie wmawia, że jest inaczej. Niech mi nikt po prostu nie wmawia, że jest inaczej, bo ja po prostu nie uwierzę, że wy tak też nie robiliście. Nie uwierzę po prostu w to. Ale też nie chcę sobie psuć rozgrywki, patrząc cały czas w internet, jak mam jakąś sekcję przejść. Uważam, że to jest właśnie dobre, że robi się to metodą prób i błędów.
To nie było planowane. To nie było kompletnie planowane, co teraz miało miejsce. No to kierujemy się na wprost w sumie. Nic więcej tutaj nie mamy do roboty. The Frozen Dam. To już jest ostatni poziom z drugiej strefy. 4 te, jak to się mówi, odłamki oraz jedna statuetka. Zobaczymy, może którymś zbierzemy, chociaż statuetki teraz żadnej żeśmy nie zebrali, o ile dobrze pamiętam. No nie, statuetki żadnej żeśmy nie zebrali. Więc zobaczmy, co teraz tu będzie miało miejsce. Jesteśmy sobie tutaj na początku. Taki fajny zjazd był. Pójdźmy sobie na lewo, dokładnie. Ta ściana mnie bardzo interesuje, ale tam nic nie ma. Myślałem, że tam muszę, nie wiem, ogonem zniszczyć czy coś i będę mógł się dostać, a się okazuje, że jednak nie. No tak, to jest ostatni poziom już. Wszystko się zgadza. Czemu się tutaj kieruję, pewnie się zapytacie. Bo jest to troszeczkę taka ciekawa ścieżka, która może nas do czegoś zaprowadzić. No, mówiłem, że do czegoś nas zaprowadzi? Pierwszy odłamek zebrany. Z czterech oczywiście. Z czego i tak pewnie dwa tylko zbierzemy, albo maksymalnie ten jeden. Niestety takie są zasady. Musimy się do nich dostosować. Ewentualnie zupgrade'ować na maksa wiewióra. Wtedy to będzie wszystko dostępne, no nie? Wy to widzieliście? To wyglądało jak platforma, po której można było chodzić. A się okazuje, że nie wolno chodzić. Bo to jest taka atrapa. Ale mnie gra tutaj strollowała. Zrobiła mnie bez mydła. I mi się to nie podoba, bo mnie to boli. Bardzo. To tak czy siak się nawet nie dostaniemy, więc nawet nie ma co próbować. A tam chyba musimy się dostać już, nie? Tam jest chyba exit. I ogólnie zakończenie sekcji, tak mi się wydaje. Ten taki fioletowy, ten... Taki fioletowy, jak to się mówi... Kurde, mam na końcu języka, moi drodzy. Podmuch? Nie wiem, może tak? Może nie? Nie wiem, nie mam pojęcia. Tak mi się wydaje. Co tu mamy? Okej. Tu coś będzie. Tu będzie albo odłamek, albo jakaś następna sekcja, moi drodzy. Tak więc trzeba tutaj ładnie uzupełnić zasoby i zobaczymy, co będzie miało miejsce. O! Następna sekcja! Żadnego odłamku nie ma, jak nie było.
Kurczę, nie podoba mi się to. Wygląda na to, że będziemy mieli tylko jeden odłamek na cały poziom. Jeden z czterech. Bardzo piękny wodospad tutaj sobie płynie. No, już szukałem słowa w głowie, bo przez to, że wstałem niedawno, to muszę cały czas mózg rozbudzać. Więc szukałem takiego odpowiedniego słowa. Nie wiem, czy tam coś u góry było, dlatego no niestety idziemy do przodu, bo dałem ciała w tym momencie. Ja nawet nie miałem kontroli nad kamerą! Ja nie miałem kontroli nad kamerą! Co tam jest u góry? Tam coś jest ewidentnie. Aha, nic nie ma, tylko to, że byliśmy na tym zjeździe, z którego wiewiór zjechał. Okej, dobra, nie będę tutaj w tym momencie, jak to się mówi, dyskutował. Widzę, co się dzieje i tyle. I to mi wystarczy. Już mamy pół godziny nagrania, moi drodzy. Jest to bardzo, bardzo fajny wynik. Równie dobrze mogłem już dawno temu przerwać i stwierdzić, nie jest to dzisiaj dzień na nagrywanie, więc po prostu sobie odpuszczę. A jednak nie. A jednak pomimo tego, że mogę się gdzieś zaplątać, gdzieś tam się zająknąć, idzie wyśmienicie, fenomenalnie, zajebiście. To było bardzo ryzykowne, co przed chwilą zrobiłem, ale się opłacało, bo czasami ryzyko opłaca. W tym wypadku macie przykład tego ryzyka, które się opłacało. I kolejny odłamek, do którego dostać się nie będziemy mogli, ponieważ potrzebujemy tutaj duży kryształ, a raczej umiejętność, która sprawi, że ten duży kryształ zniknie prawdopodobnie. Krabami się nie interesujemy, bo po co? Po co mamy sobie nimi głowę zawracać?